Dzień dobry. Dzisiaj rozwiązujemy zadania z ruchu harmonicznego z podręcznika Nowej Ery Odkryć fizykę, część trzecia. To jest podręcznik dla klas, które realizują fizykę, to są klasy po szkole podstawowej i realizują fizykę na poziomie podstawowym, ale aby te zadania, które będziemy dzisiaj rozwiązywali, również przydały się tak jako pewna rozgrzewka dla klas matematyczno-fizycznych, a nie były po prostu banalne, to ja troszeczkę tu więcej matematyki wprowadzę, tak żeby zarówno klasy o profilu podstawowym mogły troszeczkę rozszerzyć swoją wiedzę, a klasy matematyczno-fizyczne, żeby czy uczniowie tych klas analizując te zadania, żeby też na tym nie tracili, żeby to były zadania, które pomogą im później również rozszerzyć swoją wiedzę. No więc zaczynamy. Temat lekcji, ruch harmoniczny, rozwiązywanie zadań. Zaczynamy od zadania pierwszego ze strony 79, to właśnie z podręcznika Nowej Ery, tego trzeciego dla klas szkoły podstawowej, które realizują poziom podstawowy. I szybciutko zadanie pierwsze, strona 79, to więc czytamy treść. Treść, tu jest pierwsze, o. Na sprężynie o współczynniku sprężystości 20 N na metr drga z amplitudą równą 2 cm, ciężarek o masie 50 g. Określ i uzasadnij, jak zmieni się jego okres drgań, wzrośnie, zmaleje czy pozostanie bez zmian, jeżeli w podpunkcie A ciężarek zamienimy na inny o masie 100 g, B sprężynę zmienimy na inną o współczynniku sprężystości 30 N na metr i podpunkt C nie zmienimy sprężyny ani ciężarka, ale zwiększymy amplitudę drgań do 3 cm. Więc tu proszę tylko o stwierdzenie, czy ten okres drgań wzrośnie, zmaleje, czy pozostanie bez zmian, a my po prostu dokładnie obliczymy, ile razy wzrośnie, ile razy zmaleje, lub czy pozostanie bez zmian. No to wypiszmy dane. O, już to pomniejsze troszeczkę. Więc jeszcze raz czytam. Na sprężynie o współczynniku sprężystości 20 N na metr, więc to będzie to K równa się 20, bez indeksu żadnego, 20 N na metr. Drga z amplitudą równą 2 cm, czyli amplituda duża A równa się 2 cm. No, zamienimy na metry to, czyli 0,02 metra. Może być potrzebne. I teraz drga ciężarek o masie 50 g. No to tą pierwszą masę oznaczę symbolem M bez indeksu. M równa się 50 g. No to zamieniamy to na kilogramy. To jest 500, bo to jest 500 tysięcznych, a więc 500 kg. I pod punkcie pierwszym, w podpunkcie A, pytają się, co stanie się z OKS-em, jeżeli ciężarek zamienimy na inny o masie 100 g. No to oznaczmy masę tego ciężarka 100-gramowego jako M1, to jest 100 g, czyli 1/10 kg. No i teraz szybko wypowiedzmy sobie, przypomnijmy sobie wyprowadzenie wzoru na okres takiego jednego wahadła sprężynowego. Znaczy, gdyby ktoś wrócił do lekcji właśnie na temat tego wahadła, to tam wykazaliśmy, że ta siła, wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia i tą stałą, która łączy nam siłę i wychylenie, jest właśnie stała sprężystości sprężyny. I ponieważ wykazaliśmy wtedy, że ta siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia, no to jest cecha ruchu harmonicznego. Czyli wiemy, że po wychyleniu z położenia równowagi ten ciężarek będzie poruszał się ruchem harmonicznym, a w każdym ruchu harmonicznym bezwzględna wartość siły to jest masa razy częstość kołowa lub kątowa, to się nazywa, obie nazwy są poprawne, czyli masa razy częstość kątowa do kwadratu, razy wychylenie, tak? Więc porównujemy to są wzory na tą samą siłę, więc porównujemy prawe strony, porównaliśmy, obliczamy stąd częstość kątową,
Można nazwać to również częstością kołową, jedna i druga nazwa jest poprawna, więc skracamy nam się, x się skraca i dzielimy przez m i bierzemy pierwiastek i uzyskujemy wzór na częstość kątową tych drgań. Ale to dla większości osób ta częstość kątowa no mało im mówi, a okres dużo więcej, bo okres to jest czas wykonania jednego pełnego drgania. No to przypomnijmy sobie związek między okresem a częstością kołową. To jest omega, to jest 2 pi przez t. Tak naprawdę ten wzór się wziął ze wzoru na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu. 2 pi to jest 2 pi radian, że w czasie jednego okresu kąt zakreślony przez promień to jest 2 pi radianów i to 2 pi to jest kąt pełny, tak wyrażony w radianach. 2 pi radianów, ten radian tu pomijamy, ale pamiętamy o nim. Czyli prędkość kątowa to byłoby 2 pi radianów przez okres. I o ile tu już w przypadku ruchu ciężarka na tej sprężynie, to jest ruch do góry i do dołu, ale ten, czy już nie ma ruchu po okręgu, ale ten sam związek między tą częstością kątową i okresem pozostał. No to w takim razie przekształcamy ten wzór, bo wzór na okres chcemy znaleźć, no to mnożymy przez t, gdzie t razy omega równa się 2pi, dzielimy przez omega, będzie 2pi przez omega. I mamy wzór już na okres, wstawiamy w miejsce omegi ten wzór właśnie, pierwiastek k przez m wstawiliśmy. No nie lubimy pięterowych ułamków, więc dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to jest mnożenie przez pierwiastek z odwróconego ułamka. I mamy już wzór na okres. I teraz napiszemy ten wzór dla przypadku tego A. Więc co się w tym przypadku stanie, jest, że zmienimy ta masa. Zamiast m będzie m1. No to w takim razie ten wzór dla przypadku tego początkowego to jest t równa się 2 pi pierwiastek z m przez k. A teraz zmieniliśmy to m na m1. No to wzór a stałej sprężystości nie zmieniliśmy. Więc t1 będzie 2 pi pierwiastek z m1 przez k. No i teraz, żeby wiedzieć, co się stało z tym okresem, dzielimy ten drugi okres przez pierwszy. Ten okres przez ten początkowy, czy pierwszy przez ten początkowy, tutaj jeden przez te, wstawiamy wzór do licznika to, do mianownika to, dzielimy, 2 pi się skraca, podzielenie ułamka przez ułamek, to jest mnożenie ułamka przez odwrotność, czy to by było taki pierwiastek razy pierwiastek z odwróconego tego ułamka, ale równie dobrze tu można też k skrócić i wziąć pod jednym pierwiastkiem, to jest pierwiastek z m1 przez m2, to jest pierwiastek m1 przez m. Wstępem wartości liczbowe m1 to było tu 1/10, no można te gramy wstawić, bo tu się tak skracają jednostki, no ale niech będzie w kilogramach. 1/10 kilograma, m to jest ta początkowa wartość tego masy ciężarka, to jest 50 gramów, czy 0,05 kg, dzielimy, to wychodzi 2, pierwiastek z dwóch to jest około 1,41, czyli co się stanie z tym okresem, no 1,41, czyli to T1 jest większy od T, czyli okres się zwiększył w tym przypadku. Okres się zwiększył w tym przypadku. No i teraz podpunkt B. Co będzie, jeżeli tylko zmienimy stałą sprężystość sprężyny? Była ona równa wcześniej 20 N na metr, a teraz będzie równa K2 równa się 30 N na metr. No to piszemy wzór na ten okres dla tej drugiej sprężyny. To jest, czyli ten wzór, chwileczkę, ten wzór piszemy, tak? Będzie 2 pi, będzie m przez k2 w tym teraz. No to piszemy 2 pi, pierwiastek z m przez k2. I żeby wiedzieć, co się stało z tym okresem, to dzielimy ten okres z punktu B, czy ten T2, przez ten początkowy, czy ten okres T. No to ja tu zapisałem, tu pomyliłem, czy tu niczego nie ma. Jest to T2 przez T po prostu. No i wstawiamy wzór na T2, tu ten wzór, a w miejsce T wstawiamy ten początkowy wzór, czyli ten. 2 pi się skraca, dzielenie ułamka przez ułamek, to jest mnożenie ułamka przez odwrotność, wtedy to pierwiastek z m się skraca i pod jednym pierwiastkiem można zapisać pierwiastek z k przez k2, wstawiamy wartości liczbowe, 20 N na metr, 30 N na metr, to jest tam 0,2 trzecie, czyli 0,6666, tak nieskończoność to 6, no i to jest przybliżony pierwiastek z tego, to jest 0,80 816, tak, czyli co jest większe, T2 przez T to jest liczba mniejsza od 1, to znaczy, że T2 jest mniejsze od T, czyli nastąpiło zmniejszenie tego okresu, tak.
No dobrze. I jeszcze ostatni punkt. W punkcie C pytanie. Nie zmienimy sprężyny ani ciężarka, ale zwiększymy amplitudę drgań. Co się stanie z okresem? No to spójrzmy jeszcze raz na wzór na okres. Tu jest 2π pi raz z m przez k. W tym wzorze nigdzie nie ma amplitudy. Czyli zmiana amplitudy nie powoduje zmiany okresu. Jeżeli ta zmiana amplitudy nie powoduje, że wychodzimy z tego zakresu stosowania prawa Hooke'a. Więc jeżeli tego nie przekroczymy, to amplituda nie będzie przekraczała tej wartości, to wtedy okres, jak widzimy, nie zależy od amplitudy. No dobrze, zadanie pierwsze jest i teraz przechodzimy do zadania ze zbioru. I to wybierzemy te trudniejsze, bo niektóre są tam banalne. I zadania ze strony 311, tam 312 i z tej okolicy. Więc przechodzimy do zadania teraz pierwszego ze strony 311. Ja już tu mam otwartą tutaj zbiór. O, strona 311, zadanie pierwsze. O. No to akurat jest dość dobre zadanie, nie jest specjalnie trudne, ale porównując z tym pozostałym przynajmniej coś tam trzeba liczyć. Na sprężynie o długości 10 cm powieszono ciężarek o masie 20 g. Długość sprężyny zwiększyła się do 10,5 cm. Ile będzie wynosiła, chodzi o tą długość, tak? Jeżeli oprócz opisanego ciężarka zawiesimy jeszcze drugi o masie 100 g. No to wypiszmy dane. Trochę pomniejsze, żeby było widać, ale pomniejsze odwrotnie. Czytam jeszcze treść i będziemy, bo tu nie ma oznaczeń, to my musimy wydobyć sobie oznaczenie. Jak się dobrze dobierze te oznaczenia, to jest łatwiejsze rozwiązywanie, więc trzeba mieć jakiś tam schemat oznaczania. Ja swój zaproponuję. Na sprężynie o długości 10 cm. Czy to jest długość sprężyny niewydłużonej, nieściśniętej, niewydłużonej? No, oznaczmy ją LZ, to jest 10 cm. Być może będzie potrzeba, więc zamieniamy na metr, to jest 0,1 metra. Zawieszono ciężarek o masie 20 g, czy M równa się 20 g, ponieważ tam pamiętamy z treści, że jeszcze będzie drugi ciężarek, to oznaczmy go masę tego ciężarka M1. 20 g zamieniamy na kilogramy, 20 tysięcznych kilograma to jest, tak? Bo 20 g to jest gram, to jest 1 tysięczny, a tu mamy 20 tysięcznych kilograma, to jest 200 kilograma. I teraz długość sprężyny wtedy zwiększyła się do 10,5 cm. Czyli teraz L1 to jest już długość sprężyny wydłużonej. Jest ona dłuższa niż ta początkowa, to jest o 0,5 cm. To jest 10,5 cm. Zamieniamy to na metry, to jest 0,105 m. I zawiesimy teraz dodatkowo ciężarek o masie M2. To jest 100 g, czyli 0,1 kg. No i teraz pytają nas o długość sprężyny po zawieszeniu tego drugiego ciężarka, znaczy po dodaniu tego drugiego ciężarka do ciężarka pierwszego. No to zapiszmy sobie najpierw wzory na wydłużenia tej sprężyny na to pierwsze wydłużenie i drugie. No wydłużenie, bo we wzorze, który łączy nam siłę stałą sprężystości właśnie i wydłużenie, występuje właśnie nie długość sprężyny, ale wydłużenie. No to delta L1, wydłużenie sprężyny te pierwsze, to jest zawsze odejmujemy od długości sprężyny wydłużonej długość sprężyny niewydłużonej. Czyli L1 minus L0, to drugie wydłużenie to będzie L2 minus i my to L2 szukamy. No to z tego wzoru L2 to będzie L0, przeniesiemy na drugą stronę, będzie to L0 plus delta L2, tak? Czyli w takim razie L0 mamy, brakuje nam delta L2. No to delta L2 występuje, czy to wydłużenie to drugie, występuje w związku między tą siłą drugą rozciągającą sprężyną i właśnie tym wydłużeniem. Więc zapiszmy sobie wzory na siły, które działają na sprężynę. No to w przypadku, ponieważ ten ciężarek już później spoczywa, to znaczy, że ta siła, którą sprężyna działa na ciężarek, musi równoważyć ciężar ciała, czyli ta siła pierwsza jest równa ciężarowi tego pierwszego ciężarka, M1 razy G, a ta druga siła rozciągająca sprężynę, czy działająca, znaczy inaczej, no dobrze, czyli jak ten ciężarek już spoczywa, to na ciężarek działa siła zwana ciężarem, równa M1 razy G, no i do góry działa sprężyna.
No i sprężyna musi działać na ciężarek siłą, która równoważy ten ciężar, czy równa temu ciężarowi. Czyli to F1 na razie to jest siła, jaką sprężyna działa na ciężarek do góry. No ale zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeżeli sprężyna działa na ciężarek taką siłą, to ciężarek na sprężynę działa siłą o takiej samej wartości, różniącą się zwrotem tylko. Czyli ta siła to jest jednocześnie siła, którą sprężyna działa na ciężarek do góry i również to jest siła, jaką ten ciężarek działa na sprężynę do dołu. Czyli ta siła jest rozciągająca tą sprężynę. No i jak zawiesimy ten drugi ciężarek również, no to teraz ciężar tego ciężarka, tych ciężarków obu będzie M1 plus M2 razy G, więc ta siła ze strony sprężyny, która może utrzymać w położeniu równowagi teraz te dwa ciężarki, to musi być równa tej ciężarowi właśnie tych dwóch ciężarków. No i siła, jaką te ciężarki działają na sprężynę, musi być też równa tej samej sile, tak? No i teraz zapisujemy ten główny związek dla sprężyny, czyli siła rozciągająca sprężynę, to jest stała sprężystości razy wydłużenie sprężyny. Najpierw zapiszemy dla tego drugiego przypadku, bo szukamy delta L2, więc piszemy F2, to jest K z delta L2, nie zmieniła się sprężyna, więc stała sprężystość jest ciągle taka sama.